Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV i kolejny odcinek Szybkiej Piątki, czyli serii, w której odpowiadam na wasze pytania dotyczące uniwersum Fallouta. Dawno nie było, wiem, że czekaliście, także przejdźmy od razu do rzeczy. Miłego oglądania, robaczki. Liduch, jak uważasz, czy Bractwo Stali pojawi się w The Pit dla Fallout 76? Lub raczej odwiedzą te tereny dopiero niedługo przed akcją Fallout 3, według obecnego kanonu? Wydaje mi się, że ktoś musi zorganizować tę ekspedycję, a Bractwo Stali jako jedyne ma ku temu ciągoty w Fallout 76. Coś na zasadzie codziennych operacji, tylko poza granicami Apalachów. Na zwiastunie widać żołnierzy armii amerykańskiej w opałach, a zakon prawdopodobnie będzie chciał pomóc kolegom po fachu. Tak strzelam, nie wiem jak będzie naprawdę. Czemu co odsłonę Fallouta jest coraz mniej owłosienia na zwierzętach? Obejrzyj sobie materiał TV Gry o włosach w grach. To koszmar dla grafików, a Bethesda jest Bethesdą, więc idzie na łatwiznę. Ty się ciesz, że ludzie mają fryzury. Czy pistolet 10 mm z Fallout 1 i 2, Colt 6250 to pistolet, rewolwer czy hybryda? Obraz tej broni wygląda na rewolwer, lecz animacja pokazuje, że to pistolet. Jest to spowodowane brakiem chęci stworzenia oddzielnej animacji przeładowania rewolweru? Spójrz w lustro i powtórz to, co napisałeś. Skoro pistolet 10 mm zwie się pistoletem 10 mm, to jest pistoletem 10 mm. Gdyby był rewolwerem, to zwałby się rewolwerem. A tak całkowicie poważnie. Wygląd broni był inspirowany pukawką, którą możemy zobaczyć na okładce komiksu Hardbolt z lat 1990-1992. Co ciekawe, jego rysownik Jeffrey Darrow 20 lat później stworzył ilustrację do komiksu All Roads, dodawanego do kolekcjonerki New Vegas. Ogólnie historia Colta 6250 jest taka, że początkowo miał być to rewolwer, ale między twórcami Fallouta doszło do kłótni i ostatecznie stanęło na tym, że ta broń będzie pistoletem. I to akurat mówię serio. Tak się w pracy czasami zdarza. Jeszcze jedna sprawa, kolego. To Colt 6520, a nie 6250. Dlaczego w Fallout 3 New Vegas czwórce nie ma krasnoludów? W szczególności w New Vegas, skoro większość klientów Vegas była z RNK, a wiele krasnoludów było jej obywatelami. Bo trzeba by było stworzyć nowe modele postaci, a to wiesz, dodatkowy czas i koszty. Po co sobie utrudniać życie? Dlaczego roboty z Virginii Zachodniej zajmujące się handlem przyjęły kapsle jako walutę? Jest jakieś wyjaśnienie, czy Bethesda znowu nieudolnie kopiuje motywy ze starych Falloutów? Jakby dali inną, to byś pierdolił, czemu nie kapsle. Czy w Fallout jest jakaś organizacja dostarczająca paczki i listy, pomijając Mojave Express? Tak, Mojave Express jest po prostu jedyną znaną z nazwy. Z tego co wiemy, gdy ekspansja Republiki Nowej Kalifornii ruszyła z kopyta, takie firmy wrosły jak grzyby po deszczu, zapewniając sprawną komunikację między osadami. I co ciekawe, Mojave Express, wbrew nazwie, ma swoje placówki również w Kalifornii, między innymi w Hub. Skoro syntki trzeciej generacji niczym nie różnią się od człowieka poza sposobem powstania, to czy w Instytucie panuje niewolnictwo? Chcę znać twoje zdanie na ten temat. Ale to nie są niewolnicy, to wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło. Wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zdaniem naukowców z Instytutu oraz Bractwa Stali syntki to maszyny, więc mimo odmiennego podejścia przedstawiciele obu organizacji nie uważają, że to niewolnictwo. Z kolei bardziej empatyczni mieszkańcy Pustkowi oraz Trasa twierdzą, że cały proceder wykorzystywania syntków do usługiwania naukowcom Instytutu to niewolnictwo. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to należę do drugiego obozu. Liduch, baranie. Obwód kaliningradzki to Esklawa, a nie Enklawa. Enklawami są takie państwa jak San Marino, Watykan, Lesoto. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Po pierwsze, zamknij mordę. Po drugie, Abraham Lincoln powiedział kiedyś, że wszystko co usłyszysz w internecie to prawda. Po trzecie, obwód kaliningradzki to rosyjska enklawa na terenie Unii Europejskiej. Po czwarte, to Witriolowi się podobało. Po piąte, to był żart. Słaby, bo słaby, ale nie za jakość mi płacą. Po szóste, to co właśnie robię to insult komedii. A po siódme, nie ma takiego państwa jak Lesoto. Co by się stało, gdyby starszy bractwa zamienił się w supermutanta albo gula? Co zrobiliby inni członkowie? Doszłoby u nich do tak zwanego glitcha logicznego, nie wiedzieliby co zrobić. A tak na poważnie, no co? Zutylizowaliby go. Kto jest wyżej w hierarchii Bractwa Stali? Kapitan Kells czy gracz jako Sentinel? Wartownik jest drugą po starszym osobą w hierarchii wschodniego Bractwa Stali. Skoro RNK posiada naukowców Enklawy, to czemu nie rozpocznie produkcji swoich pancerzy wspomaganych? A skąd wiesz, że już tego nie robi? Republika ma możliwości, tak jak mówisz. My widzimy jedynie wycinek jej działalności, w Fallout 2, a potem wiele lat później w New Vegas. O tym całym kozactwie Republiki raczej słyszymy niż widzimy. Na Mojave RNK wysyła rekrutów i najgorszy sprzęt, bo ma inne priorytety, takie jak Bractwo Stali na Zachodzie. Mojave traktuje po macoszemu, więc tamtejsze siły są takie biedne. Lorowo mają całe zaplecze. Czy byłyby możliwe jakiekolwiek sojusze pomiędzy większymi frakcjami, np. Minutemeni z Bractwem Stali? Zauważcie, że w świecie Fallouta frakcje raczej się ze sobą nie przyjaźnią. Czasami łączą siły, bo mają wspólny cel, ale on też zostaje kiedyś osiągnięty. W New Vegas możemy budować sojusze, lecz nie jest to takie łatwe, bowiem trzeba wyświadczyć kilka przysług, a jeśli już dochodzi do jakiegoś sojuszu, to jest on krótkotrwały. Najlepiej funkcjonującymi przymierzami byli chyba ratownicy i Bractwo Stali z Apalachów oraz RNK i Uczniowie Apokalipsy, ale ci drudzy też tylko do czasu. Dlaczego w Fallout 2 na platformie wiertniczej po wejściu morduje się oddział Enklawy, a potem idąc dalej trafia się na piętro, gdzie jest prezydent i on normalnie z nami gada? A co ma twoim zdaniem zrobić? Zajebać salto? To polityk, który jedyne co potrafi robić, to mielić ozorem, nie żołnierz. Skoro zdemolowałeś mu goryli, to o czymś świadczy. Jego opór byłby bezsensowny. Na jakich jeszcze motywach mógłby bazować Fallout w przyszłości? Nasza kochana seria post-apo była już mieszana z westernem, hard sci-fi czy Lovecraftem, a to jeszcze nie wszystko, co zobaczymy. Ja bardzo lubię motyw dystopii. Chciałbym, by Fallout poszedł w takie bioshockowe, groteskowe klimaty. Mnie nurtuje jedna kwestia. Jak do jasnej ciasnej mistrz przemieścił się z bazy wojskowej Mariposa do gruzów? Taczką go przewieźli, czy co? Pewnie standardowo karawaną wykonaną ze starego samochodu, takiego środka transportu w klasycznych Falloutach pełno dookoła. Zrobiły to dzieci katedry wspólnie z supermutantami. Po odkryciu faktu istnienia krypty demonstracyjnej Los Angeles w 2155 roku mistrz przeniósł się do niej z całym swoim sztabem. Maxon czy Lions? I dlaczego? Prywatnie lubię jednego i drugiego, każdy ma swoje mocne i słabe strony, lecz wydaje mi się, że Maxon to przywódca na trudne czasy, a Lions na dobre. Nigdy na odwrót. Gdy dzieje się źle, trzeba podejmować trudne decyzje i być twardym. Gdy w życiu nieco lżej, jest czas na kierowanie się sercem, a nie rozumem. Skąd nadaje radio Mojave? Tylko proszę bez odpowiedzi w stylu z Mojave. Jak się dowiem konkretnie z jakiego miejsca, to się odezwę. Na razie nie mam pojęcia. Jaki poziom jest odpowiedni dla dobrej zabawy i by przy okazji nie wyjść na pizdę? Ja gram na łatwym i nie imponuje mi to, że ktoś tryharduje. Ja lubię dialogi, jak między postaciami zawiązują się jakieś relacje oraz podejmować wybory moralne. Dlatego w grach może nie tyle co unikam walki, ale ograniczam jej ilość. Tak do niezbędnego minimum, bo mnie to chuj interesuje. Wiesz, to tak jakbym miał iść do sklepu, a co 5 metrów zaczepiałby mnie jakiś Żul albo Sebastian i wszystko musiał weryfikować oktagon. Za pierwszym, drugim, trzecim razem jest to ekscytujące, ale za setnym, 200 męczy. Mnie interesuje tylko ten ryż, po który idę. Musi być śmiesznie, więc zgłaszam się do zwyzywania. Byś miał jakiś powód, mówię. Nie ma dowodów na to, że prezydent Enklawy wiedział o projekcie Oczyszczenie. Gdy mówię te słowa, nieustraszeni żołnierze Enklawy fortyfikują swe pozycje przy wielkim oczyszczalniku wody, przygotowując się na nieunikniony atak. Bractwo Stali w swej pysze uznało projekt Oczyszczenie za swój. Chcą ukraść pracę Enklawy, ukraść wodę Ameryki. Dobra, bo się zaśmiesznie zrobiło. Dziękuję wam, jeśli daliście radę wytrwać ze mną do końca. Czekam na kolejne pytania i do usłyszenia już niebawem. Cześć!